będę musiał sięgnąć do anatomii miasta średniowiecznego. Bardzo często w zagęszczonym Krakowie zjawia się zabudowa taka, że oto na jednej parceli już mamy dwóch właścicieli. Bywa jeszcze inaczej, bywa, że i trzech, i czterech. Proszę popatrzeć wtedy, jak wzrastać tutaj zaczyna ów labirynt murów, oficyn, przybudówek, przybudóweczek, które w sumie stwarzają istną plątaninę. Gdzie szybciej dokonują się zmiany miasta? Wnętrze trwa bardziej stabilnie i w tym wnętrzu po przejściu sieni, po wejściu na to właśnie intymne podwórko, człowiek jakby pożegnał się z dzisiejszym czasem, jakby wszedł do innego baśniowego kraju. Kraków ocalał. Wojna go oszczędziła, ale nieustający wyrok wydał na miasto czas. W połowie lat 70. przeszło pół wieku temu, na miasto spadła prawdziwa klęska ekologiczna. Sypały się tony, setki tysięcy ton siarki, azotu, fluoru. Sypały się cząsteczki chromu. Chorowali ludzie i chorowało miasto. Odpadały tynki, wszystko co było z piaskowca kruszyło się, a wszystko co było z marmuru, co było z wapienia, zamieniało się w gips. Centrala nie darzyła specjalną sympatią dawnej stolicy Polski, ale pewne prace jednak po wojnie były prowadzone. Zaraz po okupacji trzeba było przywrócić do jakiego takiego stanu Wawel i usunąć wszelkie zbezczeszczenia, które tam wprowadził okupant. Przecież generalny gubernator Hans Frank salę senatorską zamienił w salę kinową. Prowadzono także prace przy wieży ratuszowej na rynku. Również przywracano do świetności zabytkowy ołtarz Wita Stwosza, który po tułaczce okupacyjnej został sprowadzony z Norymbergi. Kazimierz był kompletnie zaniedbany. Musiał czekać na swoje lepsze czasy dopiero do czasu powstania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Na Wawelu w sali senatorskiej podniosła uroczystość. Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu powołało Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, na czele którego stanął przewodniczący Rady Państwa, profesor Henryk Jabłoński. Mamy więc, jako ci, którzy o jego losach decydują, moralne zobowiązania natury ogólnoludzkiej. Zadanie to wielkie i złożone. W takiej formie i w takim zakresie dotychczas nie podejmowane. Znacznie trudniejsze niż rekonstrukcja warszawskiej Starówki czy odbudowa zabytkowej części Gdańska. Wymaga więc ono dużego skupienia sił i środków, rozwagi i śmiałości zarazem. Nie może też być ono dziełem samych krakowian, lecz musi się stać ambicją powszechną, ogólnokrajową. Akt powołania Komitetu Odnowy Krakowa jego przewodniczący profesor Henryk Jabłoński wkłada do złotej kuli ze szczytu jednej z wież Kościoła Mariackiego. Umieszczenie Krakowa we wrześniu 1978 roku na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennych dziejach tego miasta. Uznanie przez wspólnotę międzynarodową, przez UNESCO, najważniejszą organizację zajmującą się ochroną dziedzictwa kulturowego w świecie, organizację skupiającą więcej państw sygnatariuszy konwencji paryskiej niż członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych, samo w sobie
było niezwykle dla Krakowa ważne. UNESCO, podkreślając znaczenie układu urbanistycznego średniowiecznych miast Krakowa i Kazimierza ze Stradomiem oraz Wzgórza Wawelskiego, nadawało Krakowowi szczególne znaczenie w wymiarze uniwersalnym. To kryterium wpisu, kryterium numer 4, podkreśla, że Kraków jako nadzwyczajna, uniwersalna wartość ma znaczenie nie tylko poprzez wartości zabytków zgromadzonych w sercu i w jądrze średniowiecznego miasta, ale również podkreślano autentyczność i integralność tego wielkiego zespołu urbanistycznego. Byliśmy po odbudowie Warszawy, po odbudowie Gdańska, po odbudowie Wrocławia. To już zupełnie inne czasy, więc zadecydowano, że powołała się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, na którego czele stanął profesor Jabłoński jako prezes Rady Państwa. To było duże wydarzenie, ponieważ przystąpiono w sposób zorganizowany, społeczny do odbudowy Krakowa. Krakowa, który w tym czasie już był bardzo zniszczony. Krakowa, który miał wiele kamienic przeznaczonych do wyburzenia, a użytkowanie wielu obiektów zabytkowych groziło nawet pewnym zagrożeniem dla życia. Całe społeczeństwo w Polsce włączyło się do tego, żeby ratować zabytki Krakowa. Dużo, dużo. 100 dolarów? Po 100 dolarów. Tak, ale teraz nie widziałem, nie widziałem, widziałem. W zeszłym tygodniu byłem tutaj, to było. To może gość z Polonii. Amerykan jak wrzuci, to dolara najwyższy. No tak, nasze Polonia. A 100 dolarów to już musiał być Polak. Pierścionek, mamuś. 1000. Dziękować, że dają ludzie. Bardzo. Oj, ciężkie, nie mogą dać rady. Jeszcze dalej, do środka. Powstanie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa wzbudziło wielki entuzjazm, wzbudziło wielkie emocje, wzbudziło patriotyzm. To było na tamte czasy postawą polityczną, bo okazało się, że to nie wzory te ze wschodu płynące, ale tu jest nasza tożsamość, tu są nasze korzenie, tu jest nasza tradycja. Mury dawnej stolicy Polski świadczą o naszej tożsamości. Mamy swoją tożsamość. Kraków należy do wszystkich pokoleń Polaków. Ja zostałem powołany do Społecznego Komitetu na pierwszym jego posiedzeniu, to znaczy w grudniu 1978 roku, a tylko dlatego, że byłem redaktorem naczelnym Przekroju i należało, że tak powiem, ten Przekrój także wpisać w tą akcję rewaloryzacji. No, jestem z tego dumny, zawsze podkreślam, że jestem członkiem, współzałożycielem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Założyliśmy konto dewizowe Przekroju, ogłoszone we wszystkich bankach PKO SA na całym świecie. Przekrój zorganizował Klub Odnowicieli Krakowa. Pismo miało niewiarygodnie wysoki nakład, było to 760 tysięcy. Docieraliśmy do kilkudziesięciu krajów na całym świecie, do całej Polonii. Nazwiska ofiarodawców wraz z podawaniem kwot były drukowane na łamach w specjalnych ramkach. Po pierwszej akcji, po pierwszym roku zebraliśmy przeszło 100 tysięcy dolarów, a w sumie Przekrój zebrał 400 tysięcy dolarów, co było niebagatelną sumą. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i ustawa o Narodowym Funduszu przygotowały grunt pod zupełnie nowe otwarcie, jakim po przełomie politycznym 1989 roku było powołanie w lutym roku 1990 nowego składu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Z tego składu zniknęli politycy. Ten skład do dzisiaj oznacza przede wszystkim pracę nad tym wielkim wyzwaniem, jakim jest
rewaloryzacja Krakowa, najwybitniejszych znawców przedmiotu, ekspertów. I ten fenomen uspołecznienia procesu nie tylko konserwacji, ale procesu zarządzania tym wielkim zasobem dziedzictwa kulturowego nie ma precedensu w Europie. Na czele komitetu staje wybitny pisarz pan Lem i następnym przewodniczącym zostaje wielki człowiek, którym był profesor Chrzanowski, który poświęcał się dla historii zabytków Krakowa, dla ratowania Krakowa. To okres, w którym Kraków najbardziej odczuł działalność społecznego komitetu. Trzeba widzieć historię poprzez pryzmat również zabytków. Jeżeli się tylko obserwuje zabytek, nie widząc jego oprawy, jego tła, jego ram, to nie widzi się go w rzeczywistości. Przystępujemy do tego, co zaistniało w bardzo istotnym momencie pewnych przemian, ale już trwała ta, powiedzmy w cudzysłowie, estetyzacja miasta. Pieniądze zawsze pochodziły z kancelarii prezydenta. To było gdzieś mniej więcej około 10 milionów euro, które było przeznaczane na to, aby ratować zabytki Krakowa. Kiedy odszedł profesor Chrzanowski, jego miejsce zajął rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Franciszek Ziejka, który też bardzo poświęcał się ratowaniu Krakowa. Człowiek o dużej miłości do Krakowa. Kraków jest dobrem ogólnopolskim. Co więcej, Kraków jest dobrem kultury światowej. I dlatego musimy o niego dbać. To nie tylko dlatego, że jesteśmy Krakowianami, ale dlatego, że jest to pewna perła w tej kulturze światowej. Musimy po prostu uczynić wszystko, żeby ta perła błyszczała tak, jak może błyszczeć tylko i wyłącznie po dokonaniu prac przez najlepszych fachowców, jakich posiadamy, którzy tutaj pracują nad odnowieniem zabytków. Prowadzimy nabór, który ma określone swoje bardzo transparentne reguły i procedury, w wyniku którego otrzymujemy zgłoszenia od instytucji, osób prywatnych. One dotyczą zabytków, które są wpisane do rejestru zabytków. Wnioski podlegają ocenie merytorycznej, muszą posiadać stosowne pozwolenia, zarówno konserwatorskie, jak i budowlane. I komisje, które zostały powołane wewnątrz Społecznego Komitetu, dokonują oceny i walidacji tych wniosków. Członkami Społecznego Komitetu jest 145 osób, które absolutnie pracują społecznie. Swój czas poświęcają społecznie. To są pasjonaci i miłośnicy. To są osoby, które rzeczywiście chcą zrobić coś dla Krakowa, oddając swój czas. Płyniemy z biegiem rzeki, znajdujemy się w owym wielkim zakolu Wisły. I właśnie tutaj mamy możliwość obserwowania wspaniałej zabudowy Wawelu. Wawel tworzył całe miasteczko. A i obwarowania jego w grę tutaj wchodzą. Rysuję pierwszą basztę złodziejską, jako że w niej rzezimieszków i złodziejaszków więziono, a później drugą senatorską. I tutaj jest coś charakterystycznego, bowiem właśnie ta wiślana aura czyni niejednokrotnie zdumiewające zmiany w pejzażu. I właśnie każdego ranka zjawia się tuman, który z nad Wisły unosi się, zakrywa całe spód i dół Wawelu i widoczne są tylko jego wypiętrzone dachy i wieże. To najważniejsze miejsce dla całej kultury, historii Polski, Rzeczypospolitej. Jest to miejsce, które jest tak naprawdę wielką, otwartą księgą, poprzez którą możemy poznać tak naprawdę naszą tożsamość. Jeśli chodzi o odbudowę i przekształcenia Wawelu, trzeba się cofnąć do XIX wieku, kiedy to wzgórze wawelskie właściwie było całkowicie inne. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się tak zwany Biały Mur, stał cały wielki budynek koszarowy. Ten plac był znacznie wyższy i był zabudowany różnego rodzaju szopami. To był po prostu plac manewrowy.
A więc tak naprawdę odbudowa i przekształcenia Wawelu trwają od końca XIX wieku do dnia dzisiejszego. Sytuacja, kiedy powstał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, gdzie w programie działalności, w misji Społecznego Komitetu Wawel pojawił się i cały czas jest na pierwszym miejscu, była wyjątkowa. Można by było powiedzieć, że w ten sposób do pewnego stopnia zinstytucjonalizowano wsparcie dla przekształceń, dla utrzymania, zachowania naszego dziedzictwa. Wspaniały program konserwatorski doprowadził do zmiany oblicza całego wzgórza. I to nie chodzi tylko o rezydencję, nie chodzi tylko o te najcenniejsze elementy, ale przecież również uregulowanie kwestii dziedzińca, prowadzenie prac archeologicznych. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć, w których Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zawsze miał swój udział. Utrzymanie zabytku jest jednym z najważniejszych wyzwań dla instytucji, dla Zamku Królewskiego na Wawelu. W związku z powyższym, pamiętając również o tym, że mamy do czynienia z miejscem bardzo tłumnie odwiedzanym, musimy z jednej strony ratować, konserwować tą oryginalną strukturę, a jednocześnie pamiętać, że należy ją dostosowywać do tych, którzy chcą ją poznać, chcą poznać naszą historię. W związku z powyższym tak naprawdę prace prowadzone są zarówno wewnątrz, mam tu na myśli nowoczesne systemy, które pozwalają chociażby utrzymać odpowiednie warunki klimatyczne, ale również pracami konserwatorskimi, dostosowującymi do wymogów otaczającego i nas rzeczywistości ten niezaprzeczalnie najważniejszy zabytek w Polsce. U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, wielką izbę białą, wysklepioną, żyjących figur zmarłych wielkim tłumem. Tam chłopiec mały chodziłem. Co czułem, to później w kształty mej sztuki zakułem. Jesteśmy na ulicy Kanoniczej. Historycznie jest to teren dawnego wawelskiego podgrodzia o nazwie Okół, które istniało tutaj już w czasach przedpiastowskich, przedchrześcijańskich. W roku 1335 Kazimierz Wielki lokował nowe miasto na Okole. Nowa Civitas in Okol. To było miasto efemeryda. Nie miało szans, żeby się rozwinąć jako samodzielny organizm, bo niedaleko na północ przecież był Kraków, niedaleko na południe Kazimierz. A więc stało się bardzo szybko terenem ekspansji kanoników kapituły katedralnej na Wawelu od połowy XIV wieku. Te najstarsze domy kapitulne, odkrywane w badaniach architektonicznych w piwnicach, były bardzo skromnymi, jednownętrzowymi, kamiennymi budowlami. Rozkwit kanoniczej następuje w wieku XV, kiedy odnowiony zostaje uniwersytet w roku 1400. Kanonicy jako intelektualna elita Krakowa zostają w większości profesorami tej uczelni. I potem właściwie wszystkie najciekawsze zjawiska w sztuce Krakowa istnieją równolegle na Wawelu i na Kanoniczej. Znakomity renesans, znakomity manieryzm, może skromniejszy barok, taki łabędzi śpiew Kanoniczej w dobie wczesnego neoklasycyzmu. W latach międzywojennych były prowadzone pewne prace na niewielką skalę, na znacznie większą one się zaczęły w latach późnych 50. i 60. XX wieku. I ten okres to znakomity rozkwit badań, także badań terenowych, architektonicznych, archeologicznych, badań stratygraficznych, tynków. Z projektami już było gorzej, bo tutaj zaczęły się naciski ze strony władz politycznych. Pomiędzy tymi pracami badawczymi a podjęciem konserwacji minęło plus minus 20 lat. Dopiero w roku 1990 odnowiony Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uznał Kanoniczą we współpracy także oczywiście z władzami kościelnymi za zadanie priorytetowe i rozpoczęły się prace. No i w zasadzie dzisiaj Kanonicza wygląda tak, jak powinna wyglądać, co nie znaczy, że pewnych robót jeszcze dalej nie należy prowadzić.
Proszę pana, jest pan laureatem pierwszej nagrody konkursu na zagospodarowanie wnętrz sukiennic. Na czym polega pana projekt? Proszę pana, przede wszystkim w tego rodzaju starych, zabytkowych obiektach konieczne jest przywrócenie ich do użytkowania, prawda, nam codziennym zjadaczom chleba, prawda. Dlatego też w moim projekcie, który uzyskał pierwszą nagrodę, przewidujemy kompleksowe zamienienie tego obiektu na basen kąpielowy. Tak, zmiana przeznaczenia, dlatego że te kramy matejkowskie nie zdawały egzaminu. Oczywiście wejście będzie od strony Jana, a wyjście tutaj na Bracką. Także już każdy wysuszony będzie mógł tutaj wyjść, bo tu będą suszarnie już. I na Szlaku Królewskim w stronę Wawelu już każdy wykąpany będzie mógł dojść na zamek. Narysuję jeden z najsławniejszych budynków i największych budynków historycznych polskich, krakowskie sukiennice. Zacząć wypada od narysowania części renesansowej. Proszę państwa, sukiennica miejska, łącznie z postrzegalniami, to była własność miasta. Natomiast na zewnątrz tych ścian, to co teraz rysuję, w rytmie tych skarb, były kramy, własność już prywatna, pokryte gontowymi dachami, które wnet zaczęły się walić, na różnych wysokościach ustawione, różne okna mające, ostrołuczne portale świadczą, że jest to jednak z okresu średniowiecza, mimo tego, że tak źle zachowane, okna z kratami, okna z okiennicami na różnych poziomach. Ktoś tutaj mieszkał, dniował i nocował, nie tylko handlował. I dalej można narysować następne z kolei, zamczyste drzwi rozwarte, okienko ostrołuczne. To wszystko razem miało swój osobliwy koloryt. No a tutaj spadał tynk i bardzo niemiłe oko czyniło to wrażenie. Sukiennice to serce Krakowa, serce rynku głównego. Budynek, który tutaj stoi od czasów średniowiecznych, był symbolem miasta, też bardzo ważnym elementem jego funkcjonowania codziennego, związanego z handlem, ale też stał się w XIX wieku symbolem odrodzenia Krakowa w czasach galicyjskich. Jego przebudowa przez Tomasza Prylińskiego uczyniła z niego reprezentacyjny budynek miejski, który stał się symbolem miasta, takim pozostaje do dzisiaj. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Krakowie, a przez to budujący obraz naszego miasta na świecie. Sukiennice znajdowały się w bardzo złym stanie. Przede wszystkim uległa zniszczeniu w znaczący sposób dekoracja rzeźbiarska. Poza tym mury były nadwyrężone, brakowało właściwej kolorystyki budynku, detale były bardzo mocno zniszczone bądź w ogóle brakujące. Zatem można powiedzieć, że budynek znajdował się w stanie, który wymagał kapitalnego remontu i to był też najlepszy moment i tak naprawdę ostatni, żeby nadać mu z powrotem jego historyczny blask. Pamiętamy wszyscy, jak bardzo Kraków w czasach PRL-u cierpiał ze względu na zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza efekt kwaśnych deszczy czy brudu, pyłów, które unosiły się wtedy w powietrzu, był szczególnie widoczny. To wszystko powodowało, że sukiennice były w zasadzie cieniem swojego oryginalnego blasku. Praca polegała na przede wszystkim usunięciu zniszczeń, przywróceniu kolorystyki historycznej, tej, którą znamy z przeszłości, naprawie detali. Pamiętajmy, że część tych dekoracji rzeźbiarskich projektował sam Jan Matejko. Również elementy metalowe, które musiały być wymienione, na nowo zbudowane, ale także rzeczy najbardziej podstawowe, jak na przykład dach, który był po prostu zniszczony, wymagał całkowitej zmiany. Nie mówiąc o takich kwestiach jak części wspólne, klatki schodowe, instalacje wewnątrz. To był to kapitalny remont budynku, który pozwolił go na nowo użytkować. Zabytek, żeby funkcjonował we współczesnych czasach, musi odpowiadać dzisiejszym standardom funkcjonowania. Jednocześnie one nie mogą w żaden sposób naruszać jego najbardziej istotnych historycznych wartości. Skosk odegrał kluczową rolę w odnowie Krakowa, przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, zbudował przestrzeń społeczną, przestrzeń zrozumienia tego, że Kraków wymaga ratunku. To po pierwsze. Po drugie, Skosk otworzył drogę do finansowania remontów, zwłaszcza w trudnych czasach PRL-u, kiedy brakowało środków na remonty, w ogóle na wszystko. Kiedy patrzymy na zdjęcia Krakowa z tamtych lat, nie możemy uwierzyć,
uwierzyć, w jak fatalnym stanie znajdowały się zabytki Krakowa. To była trawestacja potęgi Krakowa i jego dziedzictwa historycznego, a nie to, czym chcielibyśmy się szczycić. Więc to był przełom kopernikański w rozumieniu tego, jak należy dbać o Kraków, jak go konserwować. Tutaj Skorsko ma wielkie zasługi. W kwietniu 1936 roku miało miejsce wydarzenie szalenie istotne dla naszego muzeum. Tutaj przez bramę wjechał wóz drabiniasty, konny, platforma pełna zbiorów muzealnych. W 1966 roku do Pałacu Krzysztoforów przeprowadziło się Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Rzadko można spotkać budynek, w który wpisują się tak mocno najważniejsze wątki naszej historii ojczystej. To tu w Pałacu Krzysztofery w 1914 roku formowały się Legiony Polskie. Tutaj był Tadeusz Kantor, ale przeskakując, tutaj był sztab księcia Józefa Poniatowskiego. Tutaj była Grupa Krakowska. Wybitne postaci tutaj w piwnicy krzysztoforskiej wystawiały swoje prace. Tutaj dzisiaj znajduje się muzeum, które opowiada historię miasta, historię światowego dziedzictwa, bo Kraków jest częścią światowego dziedzictwa. Jak wyglądał wówczas ten szlachetny zabytek? Zabytek wybitny, ale nieprawdopodobnie zaniedbany. Dzięki remontowi sfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej, Gminy Miasta Kraków i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa jest piękny. Jest nowoczesnym muzeum, nowoczesną architekturą, w starą architekturę wpisaną. Podobno Twardowski, co to jak wiemy, nie umarł, tylko mieszka na Księżycu, ma ze sobą koguta, o czym wszyscy wiedzą, ale także zabrał ze sobą z Krakowa małego pajączka. I kiedy mu się na Księżycu nudzi, bo jest tam samotny, to spuszcza tego pajączka dokładnie pod wejście Pałacu Krzysztofory. Pajączek wisi, nikt go nie widzi, on słucha wszystkich plotek krakowskich, po czym po tej nitce wraca do mistrza Twardowskiego i wszystko mu opowiada. Dlatego, bo tutaj pod Pałacem Krzysztofory plotki krakowskie są najbardziej smakowite. Twardowski wie, co robi. W przypadku korony mamy do czynienia z taką kompilacją historyczną elementów pochodzących z różnych epok, nie tylko z XVII wieku, jak mogło się na początku wydawać, ale konserwacja podlegała pracom w latach 40. XIX wieku, w latach 70. XX wieku. No i ostatnia konserwacja, która miała miejsce, to końcówka lat 90. XX wieku. W związku z tym po blisko 25 latach sięgamy z powrotem po te elementy. No i czeka nas żmudny i bardzo, bardzo intensywny proces konserwacji. Wstępnie już dokonaliśmy analizy składu pierwiastkowego poszczególnych elementów i widzimy, że ta budowa rzeczywiście znacząco się różni i stąd też również prawdopodobnie część tych degradacji, które widzimy. Co przed nami? No, pełna konserwacja techniczna całości metali, no i ponowne pozłocenie wszystkich elementów z założeniem takim, że zachowujemy i mamy pełne poszanowanie wszystkich tych elementów, które do dnia dzisiejszego koronę reprezentują, bez względu na to, czy pochodzą z XVII, XIX czy XX wieku. Taką architekturę prezbiterium kościoła mariackiego oglądał widz Tworz, gdy w roku 1475 podjął trud wykonania największego swego dzieła ołtarza mariackiego. Kościół mariacki od wieków był przedmiotem zainteresowania konserwatorów, także przez ostatnie 40 lat w Krakowie wiele prac konserwatorskich tam wykonano. Ale jeszcze do niedawna pozostawał nietknięty problem dla tego kościoła zasadniczy, najcenniejsze dzieło sztuki, nie tylko w Bazylice, ale zdaniem wielu historyków sztuki najcenniejsze dzieło powstały w Polsce, na ziemiach polskich, ołtarz Wita Stwosza. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa powołał zespół złożony z krakowskich profesorów, który przez 2 lata opracował studium potrzeb tego ołtarza. Okazało się, że stan nie jest zły, ale nie jest też
dobry, na ogromnych połaciach tego wielkiego dzieła występują zabrudzenia, brakuje złoceń, brakuje fragmentów polichromii, a więc być może jest pora po ćwierćwieczu niepodległości, żeby społeczeństwo, państwowy mecenas podjął zadanie konserwacji tego wielkiego ołtarza. No i tutaj dochodzimy do kwestii, jaką rolę odegrał wpis na listę UNESCO w rozwoju Krakowa. W tej kwestii odgrał rolę fundamentalną, bo dzięki temu wpisowi Kraków był w latach 80., 90., wczesnych latach naszego stulecia, największym frontem prac konserwatorskich w środkowej Europie. I to środowisko konserwatorskie przetrwało tutaj, było w stanie rozwinąć swoje umiejętności, przekazać tą wiedzę, którą mieli starzy mistrzowie jeszcze z okresu powojennego, tym nowym pokoleniom konserwatorów. Ostatecznie ołtarz udało się odnowić. 12 osób pracowało przy tym ołtarzu przez 5,5 roku. Zadanie było niezwykle trudne. Jak potem się okazało, w toku badań ołtarza znaleziono na nim 88 różnych warstw technologicznych. Znaczy 88 rodzajów typów lakierów, warstw zaprawowych, warstw malarskich, złoceń w różnych częściach ołtarza z różnych epok pochodziło. I teraz ekipa, która konserwowała to, stanęła w obliczu nawet nie setek, ale tysięcy decyzji, które musiała podejmować na rusztowaniu, po to, aby ostatecznie wydobyć te warstwy, tę kolorystykę, tę fakturę, ten blask, który ołtarz miał w czasach Wita Stwosza. Mistrz Wit zastał tutaj wszystko właściwie postanowione. Wysokość, szerokość, głębia tego prezbiterium, krój okien, rzeźbiarskie formy sklepienia. Myślę, że cennym będzie odtworzenie toku postępowania Wita Stwosza przy podjęciu zasadniczych decyzji, jak też ma wyglądać olbrzymi ołtarz wstawiony w to wnętrze. Najpierw uszanować wertykalizm architektury i jej zasadnicze podziały. Następnie stworzyć w proporcjach ołtarz, który dostrojony byłby do harmonii tego wysmukłego wnętrza. I dalej uszanować w miarę możliwości witraże. W latach 2015-2021 prowadziliśmy bardzo, bardzo wielki program badawczy i konserwatorski związany z ołtarzem Wita Stwosza. No i to było wyzwanie nie tylko na miarę krajową, ale również międzynarodową. W związku z tym tych procesów było bardzo, bardzo dużo i stosowanych metod zarówno analitycznych, jak i precyzji konserwacji. To było naprawdę wyjątkowe wyzwanie. Wnieśliśmy szereg nowych informacji i materiałów historycznych, które znacząco dopełniają naszą wiedzę o tym wybitnym retabulum, jednym z największych w Europie i dzieł, które do dnia dzisiejszego, pomimo burzliwej historii II wojny światowej, pozostaje w miejscu, do którego został przeznaczony. Jesteśmy na terenie badań archeologicznych. Tak wielkie badania, według mojej wiedzy, wykonane były w Sztokholmie, w Wilnie i w Krakowie, a objęły jedne z najważniejszych obszarów tych miast. Tu mówimy o badaniach, które objęły znaczącą część rynku głównego, czyli badania archeologiczne, które odsłoniły przed nami wiedzę o dziejach Krakowa od XI wieku, no praktycznie do współczesności. I w ten sposób na terenie badań archeologicznych, które zostały następnie zakryte stropem, dachem, powstała naturalna wystawa, którą nazwano Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa. Trasa turystyczna po podziemiach rynku głównego. Badania, które tutaj zostały przeprowadzone, w pewnej części potwierdziły to, co wiedzieliśmy o Krakowie, ale zmieniły kontekst i dodały wartości. Z drugiej strony te badania wprowadziły pewne nowe elementy wiedzy. Udało nam się określić, w jaki sposób rynek główny się rozwijał od tego czasu przedlokacyjnego, lokacja 1257, kiedy nie było rynku, ale cały układ chałup, dlatego, bo to było miasto drewniane,
był zupełnie inaczej skomponowany. Dzięki temu byliśmy w stanie zobaczyć, jak nieprawdopodobnym impulsem cywilizacyjnym była lokacja Krakowa na Prawie Magdeburskim. To wtedy Kraków z miasta drewnianego zaczął być miastem murowanym. Powstało wtedy nowoczesne miasto. Kraków był w samym środku tych najważniejszych osi drożnych ówczesnego świata. Wykorzystał to zresztą świetnie. Stał się właściwie takim węzłem, przez który przechodziły najważniejsze strumienie towarów. Stał się w związku z tym także jedną z ówczesnych stolic finansowych. Był także filarem tego światowego dziedzictwa handlowego, gospodarczego, społecznego. W niedługim czasie także potem kulturowego. Od XIV wieku Wisła oddziela od siebie dwa miasta. Prastary Kraków z Wawelem i młodszy, bo przez Kazimierza ufundowany, Kazimierz. Jedynie mosty łączą obydwa miasta. Osadnictwo na terenie Kazimierza sięga co najmniej XI wieku, no, w rejonie chociażby kościoła na Skałce, tradycja świętego Kazimierza. Tu gdzieś w tej chwili stoimy. To jest dawna wieś Bawu, która istniała w wieku XII. Rok 1335, koniec lutego. To lokacja miasta Kazimierza przez króla Kazimierza Wielkiego, wytyczenie układu urbanistycznego, a 5 lat później przyłączenie do Kazimierza właśnie Bawą. Bardzo ważne daty 1494-5, przesiedlenie Żydów krakowskich na teren Kazimierza właśnie tutaj. Od tego czasu zaczyna się ta pasjonująca historia miasta żydowskiego, aż po dobę Holokaustu 80% mieszkańców Kazimierza stanowili Żydzi. Znakomity rozwój społeczności żydowskiej Krakowa to lata międzywojenne. Po wojnie Kazimierz był zaniedbany. Kazimierz bez Żydów, którzy zostali w większości wymordowani, Kazimierz opuszczony. Natomiast po przełomie październikowym 1956 roku ruszają prace w obrębie dawnego miasta żydowskiego. W tym samym czasie prowadzone są prace badawcze na terenie cmentarza Remu. No ale ta odwilż się kończy. W roku 1968 następuje tak zwana walka ze sionizmem. Pod tym hasłem jest skrywany PRL-owski antysemityzm. Kiedy powstaje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, prace na terenie Kazimierza na pewno są traktowane raczej drugorzędnie. Natomiast kiedy następuje przełom ustrojowy na początku roku 1990, Społeczny Komitet działa w odnowionym, już merytorycznym składzie i Kazimierz staje się jednym z naszych pryncypiów. I od tego czasu systematycznie prowadzimy, współfinansujemy pracę w zabytkach zarówno żydowskich, jak chrześcijańskich. Ten odrapany, brudny Kazimierz doby PRL-u zmienił swój wygląd korzystnie. Kosakówka, pod której gościnny dach mieliśmy zaszczyt zostać dzisiaj zaproszeni, jest specjalnym domem, miejscem, jakby muzeum. A przede wszystkim ośrodkiem, w którym tworzył się, przez który przeszedł kawał kultury polskiej. To jest miejsce bardzo specjalne i bardzo ważne dla historii Krakowa. To jest miejsce, które ilustruje historię inteligencji krakowskiej, a może szerzej inteligencji polskiej. Tutaj przez 100 lat mieszkały 4 pokolenia Kosaków. Jednym słowem miejsce zupełnie wyjątkowe, bardzo sponiewierane i bardzo źle przez historię potraktowane, tak jak polska inteligencja. Kompletną ruinę kupiło miasto Kraków. I dopiero wtedy się zaczęło. I na przykładzie tej historii można zobaczyć, jak działa Skosk. I trochę, jak działa Kraków. Otóż Skosk musiał powołać specjalną komisję. Poczynione zostały kwerendy. Zasięgnęliśmy opinii wielu specjalistów, historyków sztuki, historyków architektury, nawet dendrologów.
prace się zaczęły. Kosakówka to powinien być dom kosaków, gdzie ludzie mogliby przychodzić, zobaczyć, jak taki dom ewoluował przez 100 lat, ale to też powinno być muzeum salonu krakowskiego, krakowskiej inteligencji. Ja pamiętam Kraków przed powstaniem Skosku, to są lata jeszcze 70. No to było tragedia, bo to były rozlatujące się zabytki. To były zabytki, które są niszczone przez kwaśne deszcze, przez to wszystko, co się działo z hutą aluminium, z hutą Lenina. To wpływało na rzeźby. Niektóre no, wyglądały jak takie klocki. No, nie, trudno było poznać, że to jakaś figura kiedyś była. W tej chwili to jest zupełnie co innego. Także muszę powiedzieć, że fakt, że Skosk w ogóle powstał, to jest bardzo dobra rzecz dla miasta. No to jest bardzo ścisła współpraca ze Skoskiem. Przedstawiciele urzędu i ja też wchodzimy w skład Skosku. To w zasadzie są, o ile nie gminne budynki, to znajdujące się na terenie gminy budynki i budowle, które są dofinansowane z tych środków i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra koncepcja, albowiem my oczywiście musimy dokładać swoją część, bo tam jest zasada jedna złotówka do jednej złotówki, ale to zawsze odciąża bardzo miasto, gdy idzie o renowację zabytków, które są bardzo kosztowne. Tutaj przywracamy zabytki do stanu pierwotnego, zresztą z reguły zostawianą funkcją, którą spełniały do tej pory. Dokonuje się renowacji zabytków, tych, które są zabytkami najbardziej wartościowymi. Oczywiście do takich zabytków należy Kościół Mariacki, który jest systematycznie remontowany, odnawiany i ma już taki swój dawny blask. Ale można powiedzieć też o Wawelu, który też systematycznie rok po roku, krok po kroku był odnawiany. To była ruina, to mało sobie kto zdaje z tego sprawę. W tej chwili jest kwitnący zabytek i tak mamy do czynienia z różnego typu innymi zabytkami, oczywiście czasami mniejszej, czasami większej wartości. Myśmy zostali wpisani na pierwszą listę światowego dziedzictwa, więc to też coś znaczy, że byliśmy tym miastem, które naprawdę jest w historii świata, można powiedzieć, no bardzo ważnym. Kraków jest specjalnie traktowany, bo jest specjalnym miastem. Dzisiaj sukces rewaloryzacji Krakowa, fenomen Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, to nie tylko to miasto, które wygląda już zupełnie inaczej, jest niewątpliwie miastem sukcesu, przyciągającym każdego roku miliony turystów ze świata, ale Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa to fenomen sam w sobie, nie mający precedensu w Europie. To mechanizm uspołecznienia całego procesu rewitalizacji. O kierunku prac konserwatorskich decydują eksperci społecznie pracujący pod sztandarem Społecznego Komitetu. I ten mechanizm, myślę, że jest wielkim osiągnięciem ostatnich 45 lat naszego komitetu i czas, aby głośno wołać, aby tym mechanizmem zacząć dzielić się z Polską. Bo dziedzictwo to my, to ludzie i to my, również mieszkańcy Krakowa, ale też wszystkie lokalne społeczności w całej Polsce powinny w ten sposób myśleć o procesie nie tylko konserwacji, ale ochrony i zarządzania tymi bezcennymi skarbami. Oto tu wszystko jest Polska. Kamień każdy i okruch każdy,
a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią. Oto i my teraz przydajemy miary ciał temu. I my teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polska.